Cześć, cześć, witajcie, witam was serdecznie. Będę się włamywał, ale będę mistrzem, kurde. Chyba to. A towarzysze, co? Nowe odkrycie? Aha, to Kaja cały czas jest głupia. Dobra. Skrzynia. Zamknięte. Zamknięte. No dobrze, no. Jak będzie najbliżej tu dojść? Gdzie ja jestem? Tu jest ma postać? Tak. A to niedaleko tu. Zobaczcie. Powinien o tym wiedzieć. Będzie chlał. No bo z tymi włamami to ja teraz nie wiem, czy dam radę, nie? O. Gdzie ta skrzynia? Tu w domku pewnie, co? Szczurek nie żyje. Ktoś go zaciukał. Jakiś syf jestem, grzebie w śmietniku, zobaczcie. Dobra, sprawdźmy, jaki pójdzie włam. Mega skok. Jakiś save'uś by się przydał, a ta już wyszła na zewnątrz, ale jaja. Potrzebuję klucza, potrzebuję klucza. O fakt. Potrzebuję klucza. Muszę zagadać do typa, faktycznie tam była opcja, a jak to niby mam zrobić, mój drogi? A ja olałem, stwierdziłem, że się włamać będę potrafił, bo mam takiego skilla. Ty. Jak mam się włamać do skrzyni? Wyłam zamek, otwórz go wytrychem, albo sforsuj siłą woli. Z pewnością coś wymyślisz. Nie ma łatwiejszego sposobu? Mógłbyś otworzyć się kluczami. Akurat tak się składa, że je mam. Bierz, tylko się upewnij, że nikt mnie przez nie nie wyśledzi. Nie mam ochoty skończyć na stryczku. Jak zdobyłeś te klucze? Wolę nie rozwiewać mgiełki tajemnicy. Grunt, że je mam. I dzięki nim możesz uwolnić Kattę. Za sprawą Alaryka każdy problem znika. To zbyt skomplikowane. Skomplikowane? Jako dzieciak robiłem podobne numery. To betka. Okradasz skrzynię Cindy i Borna. W każdej z nich zostawiasz pazur. Łup wraz z ostatnim pazurem podrzucasz drogowi. Dla Katy to koniec kłopotów. Dla droga to ich początek. Mówiłem już, ja rozwiązuję problemy. Idę. Dobra, to teraz już wiem, jak się łamać. A tylko pytanie tak, czy ja te pazury muszę podrzucać? Co by się stało, gdybym ich jednak nie podrzucał, jak myślicie? Sprawdźmy to. Sejwunio. O kurde, podpierdoczyłem coś. Weź wszystko. I nie zostawię zębów, pazurów. I zobaczymy, jak się skończy. Gdzie teraz? Odłóż te technologie. Dobra. Tu będzie szybciej. Gdzie to jest? Masz coś dla mnie fajnego? Chcę się wymienić. Wybierz zbroję i broń. Potem możemy przejść do wymiany. Okej, kurde, no. Słabe wszystko. Wszystko na minusie, no bez jaj. Wal się. Chcę stąd wyjść. O, panie! Na szczęście telemarka potrafię zrobić. O, panie, po gałęziach chodziłem. Chyba save'ne, nie? Bo tutaj ktoś mnie jeszcze zgwałci. Będzie problem. Gdzie ta skrzynia? No rozjaśnij się. Receptura, biorę. Weź wszystko, nie zostawiam. Nadal zobaczymy, czy to tak zadziała, jakby miało zadziałać. Bo do tych szponiarzy to ja kiedyś miałem się przyłączyć, ale powiedziałem, że mają się czochrać. W zasadzie prawie zginąłem. Uważam, że dobrze robię, że nie daję szponów. Jeśli chcesz tu zostać, musisz przestrzegać prawa. Zamknij ryja. A wiecie, co ja tam mam wrzucić tak naprawdę? No nic się nie stało, la 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 la.
Pracowniku, no ale jak tu sobie siadłeś? Wiecie co, ja kradłem, ale ja nie spojrzałem, co ja muszę tam wrzucić tak naprawdę. Co ty wyrabiasz? Nic. Nic. Czekajcie. Obserwuję cię. Nie rób niczego głupiego. Myślałem, że jakiś tutaj wąteczek pójdzie. No i dylemat teraz. Co mam tam wpierdzielić? Nie no, koleś tu siedzi w ogóle bez sensu. Dobra, olać. A nie, poczekajcie, mogę się do rana przespać na przykład. To go nie będzie, nie? Kurde, jaki koleś siedzi. Użyj. O Jezu. Nachlał się, cholera jasna, no co za typ. Kaja, co ty robisz? Nie, Zouza. Z kim ja teraz chodzę? Z Zouzą, nie? Sam tu jestem? Dobra, mogę podpierdzielać. Młotek? No weź go, no cholera jasna. Kołczan? 10 strzał, a ja pamiętacie, cierpiałem na brak strzał, a teraz mam ich milion sztuk. Dobra, czas zejść. Świetnie. Ona też tak jakoś sprytnie. Dobra, i teraz pytanie. Co ja tutaj mogę włożyć? O, jak miło, że idziesz. Co ja tu mogę włożyć teraz? O, tego na pewno nie miałem, wiecie? Szpon. Notatka. Zamknij. Dobra. Chyba nie wszystko tutaj wrzuciłem, co powinienem, co? Zagadam typa. Ciekawe, co się stanie. Cholera, myślałem, że z automatu to jakoś pójdzie. Będę musiał olać to zadanie chwilowo, bo nie pamiętam. Już to słyszałem. Sobie obejrzę. Yo! Dobra, ale nie teraz, okej? A yo? A nie, to już dupa zbita. Dobra. No tylko nie to. Trzeba będzie przesunąć, przełożyć tą misję. Ale przypomniało mi się, słuchajcie, a propos tych kolesi od Szpona, że oni mnie zaatakowali. Czy nie powinni podnieść zasłużonej kary? Siema. Mógłbym ich odwiedzić przecież, nie? Tylko bym się musiał dostać do tej tajnej kryjówki. Gdzie to będzie? Gdzieś tam jakieś wyjście z tyłu było, nie? Dajesz. Nie ma. Słuchaj rozkazu. Oto co się dzieje, kiedy wpuszcza się Albów do miasta. Dzięki, Kalebie. Dziękuję, że przekonałeś mnie do pozbycia się separatystów z miasta. Kto wie, co mogłoby się stać w czasie powstania, gdyby oni wciąż tu byli. Powstanie było. Zobaczcie. Zobaczcie, cóż tu się dzieje. Cholera jasna. Coś mi ominęło. O, właśnie. Tylko ja sobie save'nę, bo tu wiecie co. Żyje! Czy oni będą chcieli ze mną walczyć jeszcze? Cholera, jak ciemno. Dajesz! Pomogę ci. O Jezu! O! Umrę przez kurczybyka. Wlazłem mu na twarz i próbowałem przeżyć, to nie było miłe. Dobra. No teraz to już się przygotuje, cholera jasna. Zouza, chodź. Zouza. Nie tak, kolego. Zouza. Tak.
O panie, biją mnie. O panie. A ja mam tu pod piątą coś, co to jest? Dobra. Haha, wyleczyłem się. O matko święta. O matko święta. O matko święta, co oni mi robią? Dobra, nie walczę z nimi. Już słuchajcie, nie dostaną kary, bo nie mogę ich pokonać. Siema Zouza, ty zdziro, nie pomagasz mi. A co ja miałem pod trójką? Miałem jakiś czar. I ten czar ja oczywiście wrzuciłem do skrzyni, pamiętacie? O nie. O nie, więc to nie były tam czary, muszę odzyskać mój czar. Faktycznie one były moje, na miłość boską. I tam miałem pod trójką i pod szóstką, a jak debil je odłożyłem, pomyślałem, że tam były czary mary, a to nie były czary mary. Koniec. Koniec, powiedziałem. Oddawać mi czary. Co ty wyprawiasz? Biorę swoje rzeczy. Ha! Jakiś krzaczor, cholera jasna, no. No i lepiej. Jak ja te czary mam sobie teraz podstawić? Czy ktoś wie? To jest to, nie? 15, 5, czyli to będzie Z, szybki dostęp. Tu poproszę. Nie, jeszcze nie. I 5 trucizny. To damy tu sobie, o, i będzie super. Czy ja jestem w stanie stwierdzić? Nie jestem. Dobrze, weźmy kolejną misję. Tymi zabawkami się tu nie pobawisz. Wal się, ciulu jeden. Strażnik bramy w tajemnicy. Spróbujemy z braciszkiem? Nie spróbujemy. Dobra, konwerter gdzieś tam są, to może bym je zaczął odbijać. Czy ja pierdyle tam byłem, na miłość boską, tam jest dramat. Uszkodzony. Dobra. A co mam mu zrobić niby? Pogadamy z nim, co? Narobiło się, co? Zagubiony jestem od jakichś 12 minut. Misja miała być prosta i przejrzysta, a jednak dałem ciało. Gdzie jest Zardon? Gdziekolwiek by nie był, mam okazję przejrzeć jego rzeczy. Nareszcie miejsce, w którym możemy się zabawić. Szczególnie mowy z Rejem. Z obserwacji wynika, że jest on w stanie oddać celny strzał w silnie odrzutowy oblatywacze Albów. Zardon wykorzystał Reja do zestrzelenia mojego oblatywacza. Rej. Ciekawe. Jaką wymówkę wymyślisz tym razem? No to chyba trzeba będzie pogadać z Rejem. A Rej jest wiadomo gdzie, co? Mam nadzieję, że taka jest misja teraz. Gdzie to jest? Cyrograf? Rej jest oczywiście tu. Tak, mój towarzysz. Dzięki Rejowi znalazłem się tutaj. No i opaskudził mnie wtedy z zbroi. Dowódco, z moich obliczeń wynika, że to powinno przysłużyć się misji. Tak, dziękuję, U4. Ale on miły. Miły robocik. Siema. Pogadamy później. A nie, ty nie jesteś siema, Rej. Rej, tu gdzieś będzie się kimał. Ignadon. Powinniśmy wyruszyć do Ignadonu. Wyczułeś tam kolejne złoże? Tak, ruszajmy w drogę. Jak najszybciej. A gdzie dokładnie? To będę wiedzieć, kiedy zbliżymy się do Ignadonu. O Jezu. Chodź ze mną. Jesteś otoczony licznym towarzystwem. Daj mi znać, kiedy pojawi się miejsce dla mnie. Dobra. Wróć do matecznika. Tak. Chodź za mną. Dobra. Mam cię, zdziro. Rej, kumplu! Rej, jest coś, co powinieneś mi był powiedzieć. Najwyższy na to czas. Nie podoba mi się ten ton. Masz zamiar wyjaśnić mi, o czym mówisz? Zardon. Zardon? Jaki Zardon? Wiesz, o kim mówię? No tak, cóż.
chodzi o twój oblatywacz. Przepraszam. To ja zestrzeliłem twój samolot. Powinienem ci o tym powiedzieć wcześniej, ale byłeś tak wkurzony przez zbroję, że myślałem, że mnie zabijesz, jak się dowiesz. Czemu to zrobiłeś? Nie miałem wyboru. Proszę, wysłuchaj mnie. Nie dałeś mi wyboru. Próbowałeś mnie zabić, dupku. Wiem, ale słuchaj. Miałem ważny powód i teraz już nie zmienię przeszłości. To nie było nic osobistego. Nie dla mnie. Przyjąłem zlecenie, bardzo dziwne. Nie wiedziałem, kto mnie wynajął. Powiedzieli mi tylko, że mam wycelować w port odrzutowy twojego oblatywacza. Dla mnie byłeś wtedy kolejnym albem. Teraz cię poznałem. I wiem, że jesteś kimś więcej. I nawet nie dostałem zapłaty. Groził mi. On ma mojego brata, Toma. Powiedział, że go zabije, jeśli mu nie pomogę. Tom wciąż tam jest. Ma twojego brata? Tak. Nie znałem cię, byłeś moim wrogiem. A Zardom może zabić mojego brata. Proszę, zrozum to. Rozumiem. Nie mogłem ci powiedzieć, bo on nadal mu grozi. Teraz już rozumiem tę notkę o zmianie człowieka w szakala. Co? O czym ty mówisz? Myślę, że Zardom zmienił twojego brata w szakala. Jest wśród nas. Na widoku. Ale na pewno? Możesz się mylić. On może kłamać. Dowiemy się, jeśli go znajdziemy. Ale jak go znajdziemy? Obawiam się, że wiem, gdzie jest twój brat. Obawiasz się? Co to ma znaczyć? Myślę, że nie żyje. Co? Jak to? W mateczniku widziałem oswojonego szakala. Obawiam się, że to był twój brat. Nie, to niemożliwe. Tyle poszukiwań. Atak na ciebie. I Zardom zostawił go na pewną śmierć. Na to wygląda. Nie mogę. Muszę. Możesz mnie zostawić? Faktycznie biegał tutaj sobie taki mały ciul. Dobra, Alaska, teraz ty. Dobrze. Przyjrzyjmy się tamtejszym złożom Eleksu. Świetnie. Dziękuję. No, mam nadzieję, że z Rejem już zakończyłem, chociaż nie było chyba zakończenia misji, co? Krater. To tu uderzyła kometa. W tym miejscu Eleks pojawił się po raz pierwszy. Wskutek uderzenia trafił do atmosfery i rozprzestrzenił się po całym globie. A dziś frakcje zbierają to, co zostało. Na szczęście to, co zostało, wystarczy nam do badań. Zaczynajmy. Cholera, gdzie ja jestem? Słuchajcie, co to za miejsce? Dobrze się spisałeś. Zapnij ryj. Wiemy, dokąd powinniśmy się udać. Tym razem to ty prowadzisz. Jest gdzieś przed nami. Zbliżamy się. No, dobra. Ale to było jakieś sejwunie, nie? Czyli rozumiem, że tamten tunel zaprowadzi mnie. Jo, ale tam bestii jest od cholery. O, ja pierdoczę. Miałem być pierwszy. Oj. O, matko. Machi go. No, zrobił unika. Machi go. Elektrozłom. Coś tam. Au. Gnoju, gnoju, gnoju. I gnoju, i gnoju. Luzuj. Ku mogłem nacisnąć. Oczywiście nie wiedziałem, że to mam aktywne. Ziółka bierzemy, nie? Tutaj, to tu. Zrób mi miejsce, zobaczę, czego uda mi się dowiedzieć. Okej, okay, babo. Ja będę podpitalał w tym czasie, dobra? Ona już by mogła zakończyć te swoje ekscesy, wiecie co z tym. To już męczące są te misje. Ile można, kurde. Ale zbiera w sobie manę. Magię. Magię zła. Z góry będę ją obserwował. Yeah! Długo tak będzie? Fikała? Tego już obspunciłem, dobra. A co to? Bryła siary, no proszę. Wymiotujesz? Yo! Nie przeszkadzaj mi, proszę. Muszę się skupić. Ej, no. Co się stało? Chyba już w porządku. No. Jestem. Już jestem.
Czy tym razem udało ci się coś wyczuć? Tak. Elex to coś więcej niż energia. On ma swój cel. O czym ty mówisz? On zmienia nas celowo. Chce zmienić całą naszą planetę. Nie trafił tu przez przypadek. Elex znalazł się tu przez kometę. Wiem, jednak wyraźnie wyczuwam celowość jego działania. Posiada coś na kształt rozumu. Uważasz, że Elex żyje? Wiem. To szaleństwo, prawda? Cały czas sama staram się to zrozumieć. Jestem pewna, że Elex trafił tu, by odmienić Magalan. Kto go przysłał? Nie wiem. Mówię ci tylko to, co uda mi się odczytać z Elexu. Bez względu na to, jakie było jego zadanie, ta misja się jeszcze nie skończyła. Pochłonął już tyle energii. Teraz wszyscy jesteśmy od niego zależni. Potrzebujemy go do rzucania zaklęć, technologii i zasilania. Cała planeta od niego zależy. Według Albów Elex jest kluczem do kolejnego stopnia ewolucji. Wiem. Zawsze sądziłam, że to efekt jego magicznego działania. Albo pretekst do tego, by mogli się wywyższać. Teraz myślę, że Elex chce nas zmieniać. Pytanie tylko dlaczego? Myślisz, że jesteś w stanie się tego dowiedzieć? Nie, w każdym razie jeszcze nie. Być może kontynuowanie badań do czegoś mnie doprowadzi. Bez względu na zamiary Elexu, wolnym ludziom trudniej będzie z nim walczyć, dopóki będą podzieleni na frakcje. Powinniśmy ruszać dalej. Tu niczego więcej się nie dowiemy. Sporo już wiesz. Tylko co to wszystko znaczy? Myślisz, że Elex może powiedzieć ci coś jeszcze? Na razie nie, ale zbliżanie się do niego, wsłuchiwanie się w te projekcje jest niebezpieczne. Łatwo się w tym zatracić. Nie wierzyłam, że uda mi się dowiedzieć tak dużo. Zaczynam tego żałować. Ta wiedza sprawia, że czuję się bezsilna. Przy całej twojej magicznej mocy? Nie rozumiesz? Czymkolwiek jest Elex, ktoś lub coś musiało go stworzyć. Coś, przy czym moje moce nie mają szans. Zresztą nasze moce to właśnie pochodna działania Elexu. To on nas stworzył. Nie wiadomo, kto tu komu służy. On nam, czy odwrotnie. Coś takiego musi budzić lęk. No to fajnie. Elex jest agresywny. Pamiętaj, że nie jesteś z tym sama. Razem zmierzymy się z tym, co nas czeka. Muszę to przemyśleć. Dziękuję ci za pomoc. Wiem, że to, co czułam, było prawdziwe. Muszę się zastanowić nad tym, co to może oznaczać dla nas wszystkich. Nieważne, co nas czeka, wiem, że bez ciebie nie udałoby mi się dotrzeć tak daleko. Jeśli chodzi o efekty uboczne brania Elexu... Tak? Proszę, oto twoja mana. Dziękuję. Jak się czujesz? W porządku. To było coś. No bomba. Dostałem znowu zadanie od niej. No ile można? Cholera jasna, no. Gdzie to jest? Towarzysze, nie? Nie strażnik, towarzysze. Co? Ale to... No fajnie, ale... Dobra, będę z nią chodził. Ciekawe, jakie uczucie się wzbudzi między nami. Kolejna misja. Edan. Tu jest ten wygnanie. Tej babie pomogę później. Cierpliwość. Tu nie wiem, o co chodzi właśnie. Chodzi o cewkę reaktora. Słuchajcie, ja tej cewki reaktora to nie mam. Czy ja nie zdobyłem tej cewki reaktora, co? Szedłem gdzieś tam na jakiś obszar cholernie niebezpieczny. A jak już tu jestem, to jeszcze pogadam z tym Ludem. Z Rejem. Może nie zakończyłem jednak. Yo. Kiedy się zorientowałeś, że ten szakal był moim bratem? Niestety okazało się, że za późno to odkryłem. Co ja zrobiłem? Dlaczego zgodziłem się na to zlecenie? Proszę, zrozum. Nie znałem cię, a teraz... Mój brat... Lepiej powiedz, co wiesz o Zardonie? Próbowałeś mi pomóc. Spłacę mój dług. Co do kryształka. Do ostatniej kropli krwi. Przysięgam. Tylko ta obietnica pozwala mi iść dalej. Mamy jeszcze dużo do zrobienia zatem. Skup się na zadaniu i chodźmy dalej. Gdzie teraz jest Zardon? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Podejrzewam, że wrócił do Lodowego Pałacu. Dlaczego miałby chcieć cię zabić, jeśli nie przez Ksakor?
Coś w tym jest. Między nami wszystko okej? Na pewno wszystko okej? Wolę, żeby Albowie nie opuszczali Ksakoru. Im się tam podoba, my chcemy, żeby tam zostali. Nie możemy po prostu wrócić do domu? Dobra, to chyba z nim pogadałem. Faktycznie tą część zdobyłem, powinienem już dawno mu dać. Znalazłem zamienną cewkę reaktora. Hej, świetnie, to powinno wystarczyć. To prawdziwy cud. Dobra, zabieram się do roboty, zaraz ją zamontuję. Znowu? Ale chaotycznie teraz te pół godziny miałem w misjach. Jezu, skakałem jak nienormalny. Ale fajnie było. Niektórzy z nich noszą nawet ubrania wolnych ludzi. Czemu zwrócili się przeciwko dyrektywie? Ich jednostka została odcięta od dostaw Eleksu. Rozwinęły się u nich emocje. Stali się słabi. Przywróciliśmy im rację Eleksu, licząc na to, że ujrzą swe błędy. Zamiast tego zabili swoich braci i uciekli. Zastanawiam się, czy ktoś mógł im w tym pomóc. Jakakolwiek jest przyczyna, to nie jest odosobniony przypadek. Kilka grup separatystów opuściło niedawno nasze szeregi. Separatystów? Masz na myśli zdrajców? Myślisz, że ktoś mógłby celowo ograniczać rację Eleksu? Musimy rozesłać wieści po wszystkich oddziałach. Nawet najdrobniejsze ślady emocji muszą być natychmiast zgłaszane. Musimy uważać na wrogów czających się wewnątrz, jak i na tych znajdujących się na zewnątrz. Mówisz jak prawdziwy Alp. Jestem dumny z was obu. Wasza siła, wasze oddanie sprawie są dobrze znane w całym Ksakorze. Nie zawiedziemy cię, ojcze. Dyrektywa ponad wszystko. Obowiązek i honor ponad wszystko. Bez nich jesteśmy niczym. Sekta, cholera jasna. Jak sekta? Jest w tym oblatywaczu coś, co mnie martwi. O co chodzi? Nic, nic. Powiem ci, jak będę pewny. Potrzebuję więcej czasu, by wszystkiemu się przyjrzeć. Tak? No i świetnie, i co z tego? Ukończyłem. Dobra, to ta baba to potem sama do mnie zagaje, jakby co, nie? Dobra. Faktycznie jego braciszek zginął. Chyba wszyscy, co z tymi... Aha, to jest ten robocik, dobra. Misje skończone dla nich, super. Kaja, nie patrzcie tak na mnie. Dziękuję wam, że byliście ze mną. Zapraszam na kolejny odcinek. Zaraz sobie podejrzę, cóż muszę wrzucić do tych skrzyniek i postaram się wykonać tą misję, którą pierwszą zacząłem, a oczywiście nie pamiętałem, co należy podłożyć. Dziękuję, cześć.